Ja myślę, że ludzie się skrzykują razem wtedy, kiedy następuje taki moment historyczny, w którym już wszyscy mają czegoś jednocześnie dosyć i dosyć podobnie myślą. I dosyć duże grupy ludzi zaczynają podobnie myśleć. I w tym wypadku to było tak oczywiste, że komuniści straszliwie zmasakrowali szczególnie ludzi w Radomiu, to chyba jest bardziej niż w Ursusie. I że to jest po prostu absolutny szczyt wszystkiego, to opowiadanie o robotnikach i chłopach rządzących naszym krajem, że po prostu jednocześnie wszyscy doszli do takiego wniosku, a zawsze są jakieś grupy, które są bardziej się interesują życiem społecznym i politycznym. Myślę, że młodzież, która była wówczas w Klubie Inteligencji Katolickiej, bo ci głównie z nami współpracowali, ci głównie jeździli do Radomia. To zdecydowała się, że po zajęciach, po tym przychodziło się do poszczególnych rodzin, gdzie ktoś był zaresztowany i niosło się im pomoc. Przy czym ta pomoc wyglądała w ten sposób, że się załatwiało adwokata. Tu jak oni przyjeżdżali do Warszawy, to im się załatwiało jakieś miejsce, gdzie mogą się zatrzymać, gdzie mogą pójść, prowadziło się ich do adwokata, załatwiało się ewentualnie jakąś pomoc już dla samych rodzin, przywoziło się nawet ubrania dla dzieci, jakieś tam, coś żeśmy im kupowali. Tam myśmy sobie nie wyobrażali, jak nieprawdopodobna nędza była w tym Radomiu. Niesłychanie było nędznie. Pomoc materialna była bardzo ważna. Także właśnie pomoc materialna była niezwykle ważna. W ogóle ruch może wtedy powstać i być zbudowany, kiedy posiada jakąś ochronę. Znaczy, kiedy ludzie potrafią się tak zorganizować, żeby zorganizować sobie również solidarne, niesłychane, solidarną właśnie ochronę. I że wiadomo, że jak gdyby każdy za każdego pójdzie siedzieć w razie czego. To jest bardzo ważne.